dopingu mózgu. Nie mylić z BDS-em, tak? Bo to mają kłopoty z koncentracją, mają kłopoty właśnie z utrzymaniem odpowiedniej postawy ciała. Co ty dzisiaj brałeś? To jest tak zwane ćpanie dopaminowe. Gość się wyspał. Kawa i papieros to pierwsze śniadanie, które nam się trafia. Wszyscy mówią tylko suplementacja, a nikt nie mówi o higienie życia, nikt nie mówi o śnie. Ćpa to wiedzę. Ogląda i mówię, jeszcze to obejrzę, jeszcze tego Jakuba, jeszcze tego Kusza, jeszcze tego Grzybyka i tak dalej. Bardzo lubię suplementację taką naturalną. Mówią ci, jak być szczęśliwym dzięki jedzeniu gówna w papierku po cukierku. I przed tą jajecznicą już zaparzamy sobie małą czarną. To jest błąd. Ona w jakikolwiek sposób jest wspomagaczem odchudzania i tak dalej. To jest wszystko to, co tak naprawdę odsyła cię od zadania. Czemu tu się do mnie przywalasz? Efekt, który otrzymujemy, jest odwrotny do zamierzonego. Wiele osób mówi o kawie grzybowej. Bardzo wiele osób pyta się mnie, co ja takiego właśnie robię, co ja biorę, żeby ten doping mózgu jakoś stymulować. Teraz zobaczcie ten odcinek jeszcze raz. Obecnie społeczeństwo przesadza z wiarą w badania naukowe. Często przyjmujemy za pewnik to, co zostało opatrzone pieczątką, certyfikatem czy podpisem znanej osobistości. Niestety, rzeczywistość jest inna. Uznając wszystkie badania za wiarygodne, można gorzko się pomylić. Warto zachowywać czujność, patrzeć na metodologię, na to, kto dane badania zlecił lub finansował. Mieć świadomość, że część danych z badań jest ukrywanych, natomiast te, które potwierdzają daną tezę, są przekazywane dalej opinii publicznej. Nie od dziś wiadomo, że system medyczny jest opanowany przez korporacje, których celem jest rozpropagować i uwiarygodnić skuteczność działania swoich produktów, często przy wykorzystaniu zdania liderów opinii publicznej. Jeżeli chcesz być zdrowym człowiekiem, a rekomendacje leczenia, które dostałeś, nie pomagają, należy zacząć je podważać, nawet jeśli je otrzymałeś od największego autorytetu. Na kanale nagrywam również odcinki z autorytetami w kwestii zdrowia. W dzisiejszym świecie natłok informacji jest bardzo duży. Tych informacji, filmów jest mnóstwo i czasami ciężko nam zweryfikować, które te informacje są wiarygodne. Dlatego specjalnie dla Ciebie zebraliśmy sprawdzonych ekspertów zdrowia i stworzyliśmy wraz z nimi poradnik zdrowia. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jakub Maurycz. Powiedzieć o nim, że jest dietetykiem, to jakby nic nie powiedzieć. Człowiek petarda z mnóstwem energii do działania, naładowany wiedzą na temat zdrowego stylu życia i napędzany charyzmą, która nigdy nie pozwala zwolnić tempa. Nieustępliwy i wybitnie skuteczny absolwent dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zdobywa nie tylko atencję, lecz nade wszystko serca swoich podopiecznych. Cześć, Grzegorz Krusz z tej strony. Witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Jakub Maurycz. Cześć, witam Grzesiu. Po raz drugi, chyba że po raz pierwszy, bo nie wiemy jeszcze w której kolejności puścimy ten materiał. Nie jesteśmy w telewizji, więc możemy sobie tak pożartować, bo jesteśmy na naszym kanale, na moim kanale i moim gościem po raz drugi lub pierwszy jest Jakub, o którego prosiliście, więc jest. A dzisiaj będziemy rozmawiali o, mam wrażenie, że ten doping dostałem siedząc z tobą to dzisiaj, bo tak szybko mówisz i jesteś tak napakowany, więc zaraz cię zapytam, Jakub. Co ty dzisiaj brałeś, że ty tak szybko, tak sprawnie łączysz kropki, budujesz zdania, przemycasz tak dużo informacji i mam wrażenie, że drugi temat, o którym porozmawiamy, czyli doping mózgu, to jest być może to właśnie, co ty dzisiaj zrobiłeś, przechodząc do mnie do studia. Zdradź mi, czy to jest to, bo przez te pół godziny cię słuchałem i sobie myślę, co gość wziął, że tak wszystko mówi sprawnie i ani razu się nie zaciął. Pierwsza rzecz, gość się wyspał, więc możecie zobaczyć poprzedni odcinek, w którym mówiliśmy o tym, jak sen jest w stanie dać nam najlepszy doping mózgu i poza tym również wiele innych benefitów, które po prostu no, dadzą zdrowie każdemu z nas, więc każdy z tego skorzysta. Druga rzecz to jest pewne elementy dotyczące żywienia i suplementacji. Jeżeli byśmy byli po bardzo fitym posiłku, strzelam, poszedłbym na jakiś barbecue z frytkami i tak dalej, popił to gazowanym, schłodzonym napojem, no to nie byłoby dobrze. Natomiast jeżeli damy sobie odpowiednio zbudowany posiłek, białka, tłuszcze, węglowodany w odpowiedniej proporcji, jest super. A to kiedy jadłeś? Dopytam, jeśli mamy godzinę... 1:30. 1:30, tak. Czyli prawie 3 godziny przed rozpoczęciem naszego nagrania. Więc idealnie po to, żeby można było wszystko przyswoić, żeby troszeczkę też krwi odpłynęło jednak z tej naszej jamy brzusznej, no bo jak to się mówi, człowiek ma niedużo krwi, może te 10% masy ciała, czyli około 5 litrów, ale faktycznie w momencie, kiedy jedna część jest bardziej obciążona, no to druga część nie domaga, nie? I suplementacja. Ja nie ukrywam też, że bardzo lubię suplementację taką naturalną, czyli naturalne ekstrakty roślinne, które no jednak mają bardzo dużo dowodów naukowych, ale tak naprawdę mają też dużo dowodów, które w zasadzie są empiryczne. Jest tak zwana medycyna ajurwedyjska, która na przestrzeni 2-2,5 tysiąca lat pokazała, że część składników ma naprawdę bardzo piękny udział i nowoczesna medycyna podciąga to pod kątem właśnie tak zwanym neurotroficznym, czyli plastyczność układu nerwowego powoduje, że my przez wiele lat żyliśmy w kłamstwie. Nam mówili, że do kilku lat naszego życia nasz układ nerwowy się rozwija, potem jest stabilizacja, a następnie jest tylko już tak naprawdę ten zjazd po równi pochyłej. Jest to nieprawda, dlatego że mamy coś takiego jak NGF, czyli czynnik wzrostu neuronów i też taki bardzo fajny element BDNF,
nie mylić z BDSM, tak? Bo to bardzo często podobny skrót. Zaraz w Google będą wyskakiwać. Natomiast jeżeli chodzi o BDNF-y, to są neurotroficzne czynniki pochodzenia mózgowego. I NGF-y i BDNF-y tak naprawdę schodzą się do jednego równania. Chodzi o to, że nasz mózg tak naprawdę... Oglądałeś może ten film Limitless z Bradleyem Cooperem? Jestem Bogiem? Tak. Tam była taka piguła jak NZT. Okay. I to NZT w zasadzie ma działać troszeczkę właśnie jak BDNF-y i NGF-y. Czyli masz zbierać wszystkie informacje, które kiedykolwiek trafiły do twojego układu nerwowego i masz je lepiej ze sobą powiązać. Więc w momencie, kiedy mówimy o studiowaniu, o uczeniu się do egzaminu, o nabywaniu nowych kompetencji, o prezentowaniu jakiegoś fajnego, ważnego projektu na spotkaniu zarządu, giełdę, tak naprawdę uważam, że każdy z nas potrzebuje tego sprawnego układu nerwowego, bo albo jesteś nawet matką, która musi dwójkę czy trójkę dzieci ogarnąć, albo jesteś tak naprawdę maklerem, jesteś menedżerem, jesteś kimś, kto musi po prostu kwiecić i się wypowiadać. No, my tutaj dzisiaj dajemy wywiad i te ma być flow. Tak jak mówiłeś, te wypowiedzi mają płynąć, ma być pięknie, masz się nie zacinać. Więc po to właśnie potrzebujemy takiego stymulowania układu nerwowego. I tutaj znowu jest kilkanaście składników, które warto byłoby nadmienić, ale chyba na początku warto byłoby powiedzieć, czego nie robić. Jesteś gotowy? Nie wiem, czy jestem gotowy. Na pewno wiem, że nie należy zjadać obiadu przed nagraniem. Ja poszedłem na mały lunch właśnie przed naszym nagraniem i myślę, że tutaj masz przewagę, więc wiem, że tego nie trzeba robić, ale byłem już głodny i faktycznie śniadania dzisiaj nie jadłem, więc o 16 to było moje śniadanie. Czego nie robić? Masz niedosyt wiedzy? Chciałbyś odkryć więcej nagrań nigdzie wcześniej niepublikowanych z naszymi topowymi gośćmi? Z różnych powodów nie mogłeś być na konferencji w Wieliczce, a przecież lubisz sięgać po więcej i nieustannie inwestować w siebie. Mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Jest szansa nadrobić wszystkie zaległości i zaczerpnąć dodatkowej dawki wiedzy od autorytetów z dziedziny zdrowia, inwestycji i świadomości. Specjalnie dla Ciebie nagraliśmy w sumie aż 6 godzin wykładów z Twoimi ulubionymi gośćmi. Braćmi Rodzeń, Ryszardem Grzybykiem, Kasią Szewczyk, Tomkiem Mareckim z Independent Trader, Sebastianem Kilichowskim, Pawłem Sado, ekipą Holistic oraz z gospodarzami całego tego zamieszania, czyli mną i Dawidem Kozioł. Chcesz uzyskać dostęp do wykładów już teraz? Link znajduje się poniżej w opisie filmu. Czego nie robić? Przede wszystkim nie powinniśmy stawiać tylko na jeden neuroprzekaźnik. Standardowo każdy człowiek myśli, że kiedy musi się skupić, to kawa. I kawa, czy też ogólnie metyloksantyny, czyli kawa to jest kofeina, jest teobromina, jest teofilina, jest troszeczkę tych związków w używkach, które tak naprawdę na co dzień stosujemy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy pójść trochę tropem Andrew Hubermana, czyli wykładowcy z Uniwersytetu Stanforda, który powiedział co nieco na temat adenozyny. Czyli w momencie, kiedy my rozpoczynamy dzień i męczymy się, rośnie nam poziom adenozyny. Kawa jest inhibitorem adenozyny, czyli tak naprawdę zmniejsza ten poziom, gasi. I tutaj bardzo ważne elementy są takie, żeby po pierwsze kawkę pierwszą przyjąć około 90 minut po obudzeniu się. Większa część osób niestety kawę po 9 minutach. Dokładnie, kawa i papieros to pierwsze śniadanie, które nam się trafia. To jest dosyć słaby pomysł. Głównie też z tego powodu, że kawa zawiera w sobie związki, które unieaktywniają trawienie w naszym żołądku. Nawet osoby, które na przykład mają niski poziom czerwonych krwinek, mają anemię, wypadają włosy, bo to jest tak zwane ferytynowe wypadanie włosów, albo są sportowcami i próbują podwyższyć swoją wydolność, powinny się naprawdę zainteresować tym, aby kawę pić około 60 do 90 minut po spożytym posiłku. Więc czasami jest tak, że my wstajemy, robimy sobie jajeczniczkę i przed tą jajecznicą już zaparzamy sobie małą czarną. To jest błąd. Tak naprawdę, po pierwsze, nie dajemy odpowiedniego czasu na to, żeby ta adenozyna w fizjologiczny taki sposób uporała się ze sobą, a po drugie, ograniczamy sobie źródło żelaza. Pamiętajmy, że anemia ma też wpływ na to, w jaki sposób my myślimy, dlatego że krwinki czerwone przynoszą tlen i dwutlenek węgla. No więc to jest ważne nie tylko w sporcie, ale ważne jest także w takich sytuacjach, w których ty gadasz i musisz nabrać powietrze, wyprowadzić z siebie zdanie i znowu. Więc żeby ten mózg był dobrze natleniony, to też potrzebujesz odpowiedniej puli właśnie krwinek czerwonych. Nic dziwnego tak naprawdę, że u wielu osób, które borykają się z anemią, występuje lekkie otępienie umysłowe, bo najczęściej u tych osób jest także deficyt witaminy B12. My B12 kojarzymy najczęściej jako procesy krwiotwórcze, tak? Bierze udział w syntezie erytrocytów, czerwonych krwinek. Zgadza się. Ale także ma ona bardzo ważny wpływ, jeżeli chodzi o procesy kognitywne. Mnie w karierze zdarzyło się wiele razy przyjmować pacjentów, którzy już mieli taką hipotezę, że oni to chyba mają kleszczowe zapalenie opon mózgowych, neuroboreliozę, bo mają tak, że im, wiesz, robi się 10 skali Beauforta, gdzieś tam ich ciska na boki, mają kłopoty z koncentracją, mają kłopoty właśnie z utrzymaniem odpowiedniej postawy ciała. Na pewno oni mają kleszczowe zapalenie opon mózgowych, oni idą sobie robić punkcję. No nie, potem okazuje się, że u nich ta witamina B12 to tak naprawdę, wiesz, pukała w dno od spodu i po
tak naprawdę krótkim wyprowadzeniu, miesiąc, dwa miesiące, właśnie żywienie, suplementacja, okazało się, że te osoby są bystre, nie mają żadnych z tych objawów, o które posądzały neuroboreliozę. Jest naprawdę pięknie. Więc moim zdaniem generalnie witaminy grupy B są mocno niedoceniane, jeżeli chodzi o utrzymanie nas w zdrowiu, o efekty antynowotworowe, o możliwość pilnowania lipidów, czyli cholesterol, który też bardzo często jest podejmowany jako taki temat, czy jest jakieś cholesterolowe kłamstwo, czy nie, czy jest przemysł statyn, czy nie. Wszystko po kolei tak naprawdę sprowadza się do homocysteiny i witamin grupy B. Mhm. Zanegowałeś tutaj picie kawy bardzo szybko rano za śniadaniem. A co z kawą kuloodporną, która ostatnio zrobiła się coraz bardziej popularna? Ja dzisiaj wyjeżdżając nie wypiłem kawy, ale zrobiłem sobie do termosu trasy kawę kuloodporną. I faktycznie przez te 4 godziny sobie ją tam sączyłem i zauważyłem dużą różnicę. To była moja druga kawa kuloodporna w życiu. Nie dzisiejszego dnia, tylko w życiu. I zauważyłem, że ta pierwsza świetnie zadziałała. W sensie miałem energię przez cały dzień. Nie miałem takich wahań, jak są często po małej czarnej, czyli przez pół godziny, godziny jest fajnie, a potem jest zjazd energetyczny, co też doświadczyłem w życiu. Dlatego kawa dla mnie jest czasami dodatkiem smakowym, a nie takim, który jest dla mnie energetykiem naturalnym, czy czymś takim, co stosuję, żeby mieć większą energię, ale kawa kuloodporna, powiem tak, jeśli chodzi o efekt, bardzo mi się podoba. Jak byś to skomentował? Czy to jest dobre rozwiązanie, czy jest potrzebne w połączeniu z czymś innym, czy w ogóle totalnie nie? Generalnie myślę, że wyłapałeś efekt synergii, czyli z jednej strony zafundowałeś sobie kawę kuloodporną, do której się zaraz tutaj odniesiemy, natomiast z drugiej strony sam mówiłeś, że dzisiaj rano nie wypiłeś kawy, więc tak. Być może dałeś sobie właśnie ten czas na to, żeby adenozyna naturalnie załapała swój rytm i dopiero potem wykonałeś właśnie to zgaszenie, tą inhibicję. Natomiast kawa kuloodporna czym jest? To jest połączenie kawy ze źródłem tłuszczu, a najbardziej tak naprawdę wartościowe są w tym wszystkim takie krótkołańcuchowe, w zasadzie średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, tak jak kwas kaprylowy i kaprynowy. One w pewnym udziale występują w oleju kokosowym, ale też tak naprawdę często mamy suplementy diety, tak? Taki MCT oil tak zwany, czyli właśnie te oleje MCT, które zawierają właśnie te średniołańcuchowe trójglicerydy. I do tego jeszcze można dorzucić przyprawy, tak jak cynamon, kardamon, tak? Czy pozostałe. Więc faktycznie kawa kuloodporna jest bardzo fajnym narzędziem, natomiast chciałbym tutaj zdementować, że ona w jakikolwiek sposób jest wspomagaczem odchudzania i tak dalej, bo niekiedy pewne mityczne właściwości przypisujemy, a jednak musimy pamiętać, że mała czarna zawiera blisko 0 kilokalorii, natomiast jak do kawy napchamy tłuszczu, to jednak te kilokalorie rosną. Tak. Więc to nie jest tak, że ona spala ten tłuszcz per se. Natomiast dzięki temu, że utrzymuje u nas większą aktywność układu nerwowego, faktycznie my jesteśmy mniej skłonni do tego, żeby się rozwalić na fotelu czy na kanapie, a bardziej jesteśmy skłonni do tego, żeby pracować, chodzić, wykonać trening. Więc to jest taka wartość, którą też możemy jej przypisać. Więc generalnie kawa ok, tylko kawa znowu, jak każda używka, musi mieć swój porządek. Mhm. Dobrze, to tak rzuciłem jako pytanie prywatne, bo faktycznie zauważyłem, że jest dla tych, którzy się może wahają, to być może jest to do sprawdzenia, bo ja się wahałem bardzo długo, myślę, że pół roku co najmniej, a faktycznie dopiero były dwie próby. Zapytam jeszcze prywatnie, Jakub, jak to u Ciebie wyglądało? Pamiętam rozmowę z Kamilem Lelonkiem, który biohackingiem zajmuje się od kilku lat i pamiętam, że on rozmawiał w ten sposób w pracy ze swoimi znajomymi. Jak to jest, Kamil, że Ty przez kilkanaście godzin jesteś w stanie programować, jesteś skupiony, nie masz takich przerw, nie masz zjazdów, nie potrzebujesz iść kilka razy na kawę? Co się u Ciebie dzieje? No i on powiedział, suplementacja, dobrze dobrana suplementacja. I oni mówią, ale jak? No i on zaczął tym kolegom pokazywać suplementację, układać im to wszystko. Czy u Ciebie też tak było, że to była jakaś zmiana, którą najpierw Ty miałeś, albo brakowało Ci tej zmiany w kwestii na przykład funkcjonowania mózgu, może byłeś otępiały, tak jak mówię, że niektórzy mieli jakieś braki w słownictwie, w koncentracji, we wszystkim i Ty mówisz, trzeba coś z tym zrobić. Jak to u Ciebie było? No bo dzisiaj faktycznie siedzisz tutaj przez 50 minut już prawie, rzucasz tymi wszystkimi nazwami, to jest wręcz nieprawdopodobne. Wiesz co, nie chwaląc się, bardzo wiele osób pyta się mnie, co ja takiego właśnie robię, co ja biorę, żeby ten doping mózgu jakoś stymulować. Po pierwsze, wydaje mi się troszeczkę, że ten typ tak ma, a po drugie, bardzo ważna jest tutaj higiena życia. Dla mnie wysypialnie się było najważniejsze na świecie. Zadzwoniłbyś w tej chwili do mojej mamy i zapytał się, jak Kuba miał, to bardzo często było tak, że Kuba na autopilocie mówi, mama, jestem zmęczony, idę spać. I dla mnie taką problematyczną sytuacją z dzieciństwa było to, że ja nigdy nie mogłem doczekać się tej imprezy sylwestrowej, nie? Zawsze chciałem zobaczyć te fajerwerki, ale po prostu mnie 22:30 już gnało do łóżka i do tej pory tak mam. Nawet jak się nauczyłem połowę materiału na egzamin, czy tam w czasach liceum, gimnazjum, jakkolwiek, to stwierdziłem, dobra, jest 22:30, już faktycznie widzę, że sam ziewam i literki mi się rozmywają. Coś się nauczyłem, czegoś się nie nauczyłem, trudno, tak? Ale dzięki temu, że byłem wyspany, to ten układ nerwowy był naprawdę na 99% sprawny. I dla mnie sen był zawsze tą najważniejszą wartością, dlatego jeszcze raz odsyłam naszych widzów do tego poprzedniego odcinka, gdzie mówiliśmy o tej higienie snu, o suplementacji, o tym wszystkim, co może nas wspomóc. A z drugiej strony,
zdrowe i higieniczne żywienie. Zobacz, że bardzo często my teraz w kontekście żywienia i suplementacji wpadamy w taki, ja to nazywam przedszkolnym rytmem, czyli liczenie kalorii, deficyt kaloryczny, odchudzanie i tak dalej. To jest naprawdę przedszkola albo podstawówka. Neurodietetyka jest czymś, co funkcjonuje w przestrzeni internetowej od wielu lat, ale wydaje mi się, że nie jest sexy. Czyli właśnie wszyscy mówią tylko suplementacja, a nikt nie mówi o higienie życia, nikt nie mówi o śnie, nikt nie mówi o zawartości białek. Zobacz, że my bardzo często mówimy, że jest to dieta odchudzająca, dieta przeciwzapalna, pojawiają się takie slogany, ale nikt nie mówi o tym, dlaczego białko nie tylko buduje naszą masę mięśniową, ale jest generalnie budulcem dla układu odpornościowego, bo mamy coś takiego jak przeciwciała, tak? Czyli coś, co pomaga nam zwalczać choroby, ogólnie wypraszać niemile widzianych gości, ale mamy też białka, które są nam potrzebne do tworzenia właśnie neuroprzekaźników, dopamina, serotonina, acetylocholina, GABA i pozostałe neuroprzekaźniki potrzebują właśnie tego donora proteinowego. A jeżeli u Ciebie jest tak mało białka w diecie, że ledwo starczy na budowę czy regenerację tych mięśni po treningu, jeżeli nie starcza tego na układ odpornościowy, jeżeli nie starcza tego na Twój kolagen, włosy, skóra, paznokcie, stawy, więzadła itd., to jak ma starczyć dla Twojego układu nerwowego? To jest bardzo powszechny element, gdzie zwiększasz u osoby spożycie białka i ona nagle mówi, hej, jestem bardziej sprawny umysłowo, nie mam depresji, lepiej śpię i tak dalej. To jest wszystko taki zestaw benefitów, który Ty otrzymujesz dzięki temu, że zmieniłeś dietę i dodałeś więcej białka. Tak samo kwasy tłuszczowe omega-3. Ja tak naprawdę zacząłem jarać się dietetyką w wieku 13-14 lat, no więc teraz mając 35-36 już po mnie idzie, no to już ten bagaż wiedzy, doświadczenia i obserwacji jest naprawdę bardzo bogaty. Więc przede wszystkim małe kroczki i też kwestie dotyczące właśnie tych mikronawyków. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy nieco na temat tego, że bardzo często mózg tworzy opcje, nie ma po prostu możliwości, nie da rady. Jesteśmy tak zajechani, tak zmęczeni, że jest to ciężkie do zrobienia. I tutaj pojawia się właśnie neuroprzekaźnik, jakim jest dopamina. Dla naszego mózgu liczy się to, żeby dać fajny odbiór, tak? Czyli żeby było coś fajnego. Lubimy słuchać fajnej muzyki, lubimy patrzeć, nie wiem, na ładne kobiety i tak dalej. Lubimy oglądać jakieś fajne zdjęcia na Instagramie i dlatego okazało się, że nawet ten ruch kciukiem, scrollowanie jest czymś, co właśnie bardzo mocno nasyca dopaminę, ale to jest tak zwane ćpanie dopaminowe. Więc bardzo często osoby, które zajmują się właśnie tą neurodietetyką, biohackingiem i tak dalej, niepotrzebne skreślić, mówią o tym, że trzeba przeprowadzić detoks dopaminowy, czyli odrzuć wszystkie rzeczy, które Cię tak naprawdę rozpraszają. Więc jak robisz pracę, to zrób sobie plan wypowiedzi, zrób sobie parę takich bulletów i wywal ten telefon i tak dalej. Odwróć go ekranem do dołu po to, żeby nie widzieć, że coś tam na Instagramie się zdarzyło, że jakieś powiadomienie, że jakaś prywatna wiadomość i tak dalej. To jest wszystko to, co tak naprawdę odsyła Cię od zadania. Więc koniec końców okazuje się, że ten cały element dotyczący dopingu mózgu jest troszeczkę taką medytacją, troszeczkę higieną życia, troszeczkę żywieniem, trochę suplementacją, ale też taką techniką jakby uporządkowania swojej pracy. Jakub, a co dla osób, które faktycznie gubią się, już nie wiedzą, bo dzisiaj trzeba powiedzieć, że trochę ze skrajności w skrajność, że my z jednej strony chcemy pomóc, a czasami możemy zaszkodzić. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nagrywając kolejny film, gdzie tych filmów jest setki już na naszym kanale, dziesiątki o zdrowiu i takich kanałów już są setki, więc można powiedzieć, że tysiące filmów i ktoś chciałby coś zmienić, ale ćpa to wiedzę, ogląda i mówię, jeszcze to obejrzę, jeszcze tego Jakuba, jeszcze tego Kusza, jeszcze tego Grzybyka i tak dalej. I oni już nie wiedzą, od czego zacząć, co jest prawdą, bo na jednym kanale pojawia się informacja o kawie taka, o drugiej taka. Czasami to jest źle powiedziane, albo źle jest to odebrane, albo jest to źle przeanalizowane. I tej wiedzy jest tak dużo, być może wystarczy, no właśnie, od czego powinniśmy zacząć? Być może za dużo ćpamy tej wiedzy, wszystko chcielibyśmy za szybko wdrożyć. Ja mam wrażenie, że dzisiaj znowu problemem jest nasza bierność, czyli brak czynności, tylko zbyt duża ilość wiedzy, którą my do siebie dopuszczamy. I w zasadzie finalnie już to potem nie wiemy, co mamy zrobić i nie robimy nic. Dokładnie tak jest. Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo często ludzie uprawiają taką turystykę w social mediach, czy to na YouTubie, Instagramie, gdziekolwiek i są atakowani taką ilością wiedzy, że potem zaczyna się to gdzieś kłócić. Tak jak mówiłeś, z jednej strony być może problem wynika z tego, że ktoś obejrzał rolkę. Jeżeli ktoś chce zgłębić bardzo złożony i ważny temat w 60 sekund, sorry, ale tak się nie da. Kwestie dotykające tego, w jaki sposób podejść do tej wiedzy, to jest tak jak z nauką czegoś innego. Trzeba sobie dać czas, trzeba poświęcić czas na analizę, trzeba to wprowadzić. Więc takie zalecenia jak obserwuj, przewiduj, reaguj są naprawdę bardzo ważne. Natomiast niestety tak prozaicznie, bardzo często mamy też taki problem, że ufamy tej kawie. Czyli kawa właśnie zaraz po otwarciu oczu, potem idziemy sobie do roboty, gdzie jest druga kawka, potem spada nam produktywność, więc trzeba kolejną kawkę i gdzieś tam koło tej drugiej czy trzeciej kawy zauważamy, że efekt, który otrzymujemy, jest odwrotny do zamierzonego. Mieliśmy być bardziej rzutcy, bardziej jakby skoncentrowani na tej robocie, a jednak stwierdzamy, że jesteśmy elektryczni, że w pewnym momencie już mamy taki dosyć duży problem, jeżeli chodzi o to, że
ktoś nam da jakąś krytykę, to zamiast ją przyjąć, stwierdzić, ok, dobra, zoptymalizujemy to, to jest takie, czemu ty się do mnie przywalasz? Robimy się tacy nerwowi i wcale to nie wpływa u nas na wzrost tych zdolności kognitywnych. Tak naprawdę możemy to zauważyć dokładnie to samo przy wielu lekach, które są często nadużywane. Wiesz, to jest teraz modne, żeby brać takie rzeczy z pogranicza tak naprawdę ciężkich zaburzeń neurologicznych, jak adrafinil, modafinil, armodafinil. To jest tak naprawdę coś, co jest ściśle kontrolowane i nie jest łatwe do załatwienia, ale z drugiej strony wiemy, że gdzie potrzeba, tam znajdzie się jakaś opcja, żeby to ugryźć, nawet z boku. Więc wydaje mi się, że musimy powrócić do korzeni przede wszystkim. Musimy bardziej polubić się właśnie z tym rytmem dobowym, z żywieniem, bo zbyt dużo jest teraz dietetyków, którzy mówią ci, jak być szczęśliwym dzięki jedzeniu gówna w papierku po cukierku. Przepraszam bardzo za zwrot. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że zjedz kanapkę z popularnym kremem czekoladowym produkowanym przez Ferrero i będzie super pięknie, no to przepraszam bardzo, ale zastanawiam się, kto ci dał dyplom, bo mam zamiar go porwać. Musimy wziąć pod uwagę, że żywność, która jest nieprzetworzona, która jest bogata właśnie w błonnik, w kwasy tłuszczowe omega-3, w aminokwasy, białko, to jest coś dla nas dobrego. Natomiast wszystko to, co polega na tym, żeby liczyć deficyt kaloryczny z jakichś dziwnych produktów, które możemy dorwać przy dowolnej kasie w jakimś supermarkecie czy na stacji benzynowej, to jest jakieś mocne nieporozumienie. Bo nawet samo wahanie gospodarki węglowodanowej, tak, czyli takie elementy jak na przykład roller coaster, glukozy, insuliny, w przypadku hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej, czyli takie urwanie wtyczki z prądem po posiłkach, to jest coś, co dotyka naprawdę bardzo wielu osób. Więc kwestie dotyczące żywienia, suplementacji i właśnie danie sobie po prostu czasu na to, żeby implementować te wszystkie wskazówki, to jest chyba taki złoty klucz moim zdaniem. Ale powiedz mi, co z tą kawą, jeśli faktycznie w pracy jest ktoś, kto jest wręcz uzależniony od tej kawy i ma ekspres, można powiedzieć, w pakiecie z wypłatą, więc chodzi po tą kawę, nie musi za nią płacić, no to wypija tych kaw 6-7, mhm. Przecież to jest mała kawka, tak? Jeszcze espresso jedno, jeszcze espresso, jeszcze kolejne, no kolega przyjechał, pyta, no to nie mogę odmówić, jest to 7-8 kawa. Czy ta kawa, możemy być już w ten sposób wyjałowieni, że ta kawa w ogóle na nas nie działa? Czy... Może tak być, natomiast przede wszystkim tutaj potrzebne jest półsprzęgło. I tym półsprzęgłem jest tanina, którą omawialiśmy też w pewnym udziale w naszym poprzednim odcinku, propos snu. Mówiłem tam, że tanina to jest ekstrakt z liści zielonej herbaty, ale ona stymuluje u nas fale alfa, które kojarzone są z tym efektem wakeful relaxation, czyli z jednej strony jesteśmy czujni, z drugiej strony jesteśmy gotowi do pracy. I każda kawa, moim zdaniem osobistym, powinna iść w parze z taką dawką 100 mg tej L-teaniny. Po to, że, zresztą słuchajcie, sprawdźcie sobie sami, weźcie sobie teaninę do kawy i zobaczycie, że wow, nawet ta właśnie druga czy trzecia kawa jest czymś, co naprawdę potrafi Was uratować. Czyli kiedy gaśniecie ze swoją produktywnością, z czujnością układu nerwowego, to poprawiacie kawę z L-teaniną, pyk, i wychodzicie sobie na prostą. Natomiast takich dodatków do kawy jest naprawdę bardzo dużo. Grzyby robią też zawrotną karierę w ostatnim czasie. Wiele osób mówi o kawie grzybowej pod kątem chaga, shilajt, lion's mane. To są takie związki, które są też znane i bardzo dobrze opisane w literaturze pod wpływem tak naprawdę wielu setek lat, jeżeli chodzi o tradycję, tak? A jeżeli chodzi o badania kliniczne, to ostatnie powiedzmy 20-30 lat naprawdę bardzo mocno to płynie. I tutaj znowu wracamy do tych BDNF-ów i NGF-ów, czyli kawa grzybowa potrafi nas w bardzo istotny sposób napędzić do tej pracy, ale także dać taki efekt dotyczący zapewnienia Twojego układu nerwowego o zdrowiu na wiele następnych lat. Więc jest sporo chorób neurodegeneracyjnych. Najbardziej chyba poznaną jest przecież demencja, tak? Człowiek ma lat 60, 70, 80 i nagle w pewnym momencie ten człowiek wymaga opieki. Więc żeby nie mieć tak naprawdę z tym problemu, to w odpowiednim czasie stymulacja właśnie tych NGF-ów to nawet nie jest taki doping mózgu, to nie jest dla takich, wiesz, rekinów biznesowych, dla kogoś, kto prowadzi swoją karierę. To jest tak naprawdę zabezpieczenie dla każdego seniora, żeby mógł bawić te wnuki, a nie być odwiedzanym w domu później starości i z takim mętnym, wiesz, pustym wzrokiem patrzeć na tych ludzi, nie wiedząc tak naprawdę, kto to jest. Więc to jest naprawdę bardzo ważny element. Tak samo tyrozyna, jeden z aminokwasów, który buduje u nas dopaminę, buduje hormony tarczycy, naprawdę fenomenalny element, który przydaje się nam także w przewlekłym stresie. Więc jeżeli ktoś ma pracę, gdzie jest presja czasu, presja wyniku i tak dalej, ktoś jest, nie wiem, kontrolerem wieżylotów, antyterrorystą, no generalnie taką branżą się zajmuje, gdzie jednak tego stresu nie brakuje, albo nawet mówimy o kimś, kto pracuje w systemie zmianowym. Praca zmianowa to jest naprawdę masakra. Ja naprawdę chiński ukłon z krzyża daję w kierunku każdego człowieka, który pracuje w systemie zmianowym, bo samo ryzyko zaburzenia gospodarki węglowodanowej, czyli insulinoporność, cukrzyca typu drugiego, wzrasta o 108%. Czyli macie dwa razy tak dużą szansę na to, że rozwiniecie cukrzycę, niż osoba, która nawet prowadzi się higienicznie, tak, wszystko fajnie, pięknie, ale jednak ma tą pracę zmianową, to macie dwa razy większe ryzyko tego, że będzie ten kłopot. Tak samo nadciśnienie tętnicze, pozostałe elementy dotyczące właśnie przewlekłego stresu. To jest naprawdę duży problem, więc wydaje mi się, że taka suplementacja naturalna właśnie przez tyrozynę, przez teaninę, przez lion's mane, tak, czyli tą soplówkę jeżowatą,
Naprawdę piękna sprawa. Plus antyoksydanty. My bardzo często podejmujemy się tematu antyoksydantów w kontekście antyagingu, w kontekście protekcji sercowo-naczyniowej, jak ktoś ma wysoki cholesterol, trójglicerydy i tak dalej, albo ewentualnie tak, jakiejś regeneracji potreningowej. Natomiast zapominamy, jak bardzo nasz mózg potrzebuje antyoksydantów. Antyoksydanty są naturalnym dopingiem dla mitochondriów. A mitochondria to są te piece, elektrownie, huty. Banki energii. Tak, banki energii, dokładnie. Coś, co produkuje u nas energię użyteczną metabolicznie. Więc tam takie elementy, które faktycznie są bogate w antyoksydanty, naprawdę mózg przyjmuje to z otwartymi ramionami. Teraz zobaczcie ten odcinek jeszcze raz. Zadanie domowe, dokładnie. Do początku zapisać sobie i najważniejsze, myślę, dla wszystkich, którzy chcą coś zmienić w swoim zdrowiu i w swoim życiu, no bo zdrowie wpływa na życie, na finanse i na relacje, od tego zaczynamy. Te 108% mi zostało w głowie. Ja kiedyś pracowałem w systemie zmianowym, pracowałem w Tesco na magazynie, pracowałem w nocy i wiem, jak byłem wtedy rozbity, więc... Nie był to dobry okres. Fatalny to był okres. No, ciężka praca, także szacunek dla wszystkich, którzy są w takich miejscach i no i pomyślcie o zmianie, jeśli to jest oczywiście możliwe, no bo są przecież zawody, które nas chronią, jeśli my śpimy, tak? Są to strażacy, jest to tak, służba zdrowia, więc mnóstwo osób, do których mamy mega szacunek i tam najprawdopodobniej się tego nie da zmienić, przecież tam nie zostaną roboty, więc sobie próbuję wyobrazić, że pewne zawody no, nie mogą tego zrobić, o czym ty powiedziałeś i też swoje zdrowie narażają, żebyśmy my byli bezpieczni. Ale wracając do tego, co możemy zrobić, no to na pewno możemy skorzystać z tego, co tu dzisiaj powiedziałeś i najważniejsze, żebyście pamiętali, że obejrzeliście pół godziny odcinek, a Jakub powiedział, że on to wprowadza kilkanaście lat, tak? Kilkanaście lat, żebyście nie mieli takiego defektu, że ojej, to teraz ja teraz muszę to wszystko w tydzień wprowadzić, w miesiąc wprowadzić, a może maksymalnie w rok. Da się to jakoś zrobić, bo tutaj znowu można powiedzieć troszeczkę o tej pomocy suplementacyjnej i teraz zaczynamy się zastanawiać, co tak naprawdę wdrożyć, czy to L-teaninę, czy ten Lion's Mane i tak dalej. Ja tutaj dla Was wykonałem ciężką pracę. Zadanie domowe było zrobione. I po prostu poskładałem to, jak to się mówi, cuzamen do kupy, nie? Tak jest. Więc możemy powiedzieć o tym, że są pewne produkty, które dają nam kompletne wsparcie układu nerwowego, kompletne wsparcie mózgu. Generalnie duża część populacji kojarzy takie produkty, wiesz, zwiększające funkcje kognitywne trochę ze spalaczami tłuszczu czy z przedtreningówkami. Tutaj nie chodzi absolutnie o ten efekt. Nie masz zgrzytać zębami, że aż iskry lecą. Chodzi o to, żeby twój układ nerwowy był w pełni dostrojony do potrzeb. Czyli tutaj właśnie takim jednocześnie elementem bazy, fundamentu jest właśnie ta L-teanina. Z drugiej strony te grzyby, które dają własności te neurotroficzne, ale także właśnie witaminy grupy B, zwłaszcza B6, czyli piridoksalo-5-fosforan. To jest super koenzymatyczna forma witaminy B6, która jest dużo bardziej dużo bardziej wartościowa niż standardowa pirydoksyna HCL, czyli chlorowodorek pirydoksyny. B9 jako foliany, czyli aktywny kwas foliowy, metylokobalamina, plus właśnie takie elementy jak antyoksydanty, o których wspominaliśmy, czy też takie rzeczy jak bakopa monieri, bakopa drobnolistna, też piękny wpływ na układ nerwowy, oraz fosfatydyloseryna, fosfolipidy dla naszego mózgu pod kątem hamowania starzenia układu nerwowego, porządkowania tych odpowiedzi ze stresem, super sprawa i to, moi drodzy, wszystko spina się w preparacie o nazwie Brain Power. Brain jak mózg, power jak siła. Także naprawdę piękna sprawa, jedna do dwóch kapsułek i naprawdę osoby widzą, że jeżeli jest kawa, to wystarczy już wtedy jedna. Naprawdę jedna kawka plus dodatek Brain Power i śmiga wszystko jak ta lala. I potem macie taki power i tak śmigacie jak Jakub. Ja cały czas jestem pod wrażeniem. Jeszcze nie miałem takiego gościa, który by na takim powerze leciał i faktycznie on nie jest przewinięty dwa razy szybciej do przodu, tylko on normalnie tak mówi. Ja to mogę potwierdzić. Ja teraz musiałem przyspieszyć, a on normalnie tak mówi. I jeszcze rzuca te wszystkie nazwy. Także jestem mega pod wrażeniem. Muszę chyba zobaczyć ten odcinek co najmniej jeszcze dwa razy. Jakub, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Mnóstwo wiedzy. Korzystajcie, bo jest z czego. Wszystkiego zdrowego. Do zobaczenia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia.